Zuzanną Gilczanką w tle, opowiem dzisiaj o mojej fascynacji, fascynacji ostatniego tygodnia, ponieważ jestem bardzo świeżo po lekturze książki Shella Westo Niebo w kolorze siarki. I chciałabym opowiedzieć o tej książce tylko troszeczkę i zachęcić do czytania, bo to jest książka, proszę Państwa, w której dopiero na 230 stronie główny bohater, bohater i narrator opowiada o Lindzie, którą kochał całe swoje dorosłe życie i która jest ważną miłością jego wczesnego dorosłego życia, a przecież do tej pory zaledwie była wspomniana, bo do tej pory miłością jego życia była Stella. Więc pojawia nam się jako u czytelników takie zaraz, ale co? Ale to jest też fantastyczny fenomen tej książki, która jest opowieścią, także o pisaniu, opowieścią o opowiadaniu o młodości, o dojrzewaniu, o tym, jak usensawnia się świat przez w trakcie naszego dojrzewania. I to jest też opowieść, bardzo ważna opowieść o Helsinkach. I te Helsinki są tutaj przedstawiane z perspektywy narratora, który jest szwedzkojęzyczny, czyli narratora tej mniejszości szwedzkojęzycznej w Finlandii, i te różne animozje, różne kwestie właściwie, kto w jakim języku mówi, są tam bardzo subtelnie, ale jednak cały czas powtarzane. Mapa Helsinek jest fantastyczna, ta mapa, którą ja w jakiś sposób poznałam, ponieważ w swoim życiu miałam taki 5-letni romans z Finlandią i chociaż mieszkałam w Tampere, to w Helsinkach bywałam bardzo często i na początku zupełnie nie rozpoznając tej mapy właśnie, gdzie, co to znaczy mieszkać w Espoo daleko, a co to znaczy mieszkać w centrum i w takich ważnych dzielnicach, to dopiero po jakimś czasie tak się mapuje miasto, które dla obcokrajowca jest taką przestrzenią dosyć nierozpoznawalną, to znaczy, jakaś rozpoznawalna jest przez ten takie miejsca, które są na mapie turysty, prawda? Takie muzeum, biblioteka czy teatr. Shell Westo pokazuje nam miasto właśnie w swoim intymnym świecie. Bardzo jednak klasowy też, zdeterminowany klasowością sposób, zdeterminowany też przez posiadanie, to znaczy kogo stać na jaką willę i kto decyduje. Bardzo nowoczesna opowieść, ale w jakiś sposób pokazująca świat niezwykle konserwatywny, a przecież Finlandia chce nam się kojarzyć z takim światem nowoczesnym, światem, który jest bardzo sprawiedliwym, tym światem, jednym pierwszym krajem europejskim, w którym kobiety uzyskały prawa wyborcze. Piękna opowieść o dojrzewaniu i przyjaźni i ich problemach. Piękna opowieść też wobec tego, jak radzić sobie w świecie, gdzie jest strasznie dużo pogardy wobec biedy i takiego pochodzenia, no, byle jakiego można nazwać się to, chociaż to strasznie smutne. Klasowość ekonomiczna, habitus i dzielnicowość, można to nazwać, jest tutaj taką przestrzenią do opowiadania
o pierwszych miłościach, fascynacjach, ambicjach i zawodniczeniu, współzawodniczeniu ze sobą, które jest prawdopodobnie bardzo ważnym elementem naszego życia, chociaż rzadko o tym mówimy. Shel Westa, Niebo w kolorze siarki, fantastyczny narrator, dlatego czyta się fantastycznie. Tę książkę, około 500 stron, połyka się w ciągu 2 dni. I jest to też dzięki fantastycznemu tłumaczeniu Katarzyny Tubylewicz. Koniecznie, koniecznie fantastyczna rzecz.